Państwa, Jarosław Wrona. Gościem w naszym studiu jest Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Panie Grzegorzu, spotkaliśmy się, by porozmawiać o rozwoju Dolnego Śląska i o kierunkach, a także o wyzwaniach. Jakie są te wyzwania dla województwa? Dolny Śląsk jako województwo jest regionem, który jest, można powiedzieć, najlepiej rozwiniętym obok Wielkopolski i aglomeracji warszawskiej regionem w Polsce. Przodujemy w bardzo wielu statystykach gospodarczych. Natomiast oczywiście dalej przed nami jest wiele wyzwań i wiele pracy. Te wyzwania to przede wszystkim doprowadzenie do tego, aby te dobre statystyki, ten dobrobyt z nich wynikający był skupiony nie tylko wokół największych miast, właśnie takich jak między innymi Wrocław, ale czy Zagłębie, czy miasta Zagłębia Miedziowego, ale żeby też ten rozwój był równomierny i dotyczył południa województwa, czyli subregionu wałbrzyskiego czy jeleniogórskiego. I żeby ten rozwój mógł zaistnieć, potrzebne są narzędzia. Tymi narzędźmi są środki finansowe, które pozyskujemy z różnych źródeł. Ogromne środki, które w ostatnim czasie pozyskujemy z funduszy rządowych na rozwój kolei na Dolnym Śląsku, odbudowę linii kolejowych, czy na przykład na budowę obwodnic różnych miast w ciągach dróg wojewódzkich. To oczywiście jest bardzo ważny czynnik, ale drugim też takim niezwykle istotnym, o którym ostatnio dużo mówimy, to fundusze europejskie dla Dolnego Śląska. Dużo się też oczywiście mówi o tym, że jakaś część środków jest dla Polski zablokowana, że one nie mogą być wykorzystywane z różnych względów. Nie chciałbym wchodzić tutaj jakby w dyskusję. Mówimy o KPO, ale też, czym innym jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji? Ale czym innym są środki europejskie, które są kierowane do regionów, do województw i to są środki, którymi zarządzają marszałkowie województw, czy generalnie zarządza się nimi właśnie tutaj w regionach, we wszystkich 16 regionach w Polsce. To fundusze, które udało nam się wynegocjować w największej skali, w jakiej do tej pory były w historii obecności Polski, a co za tym idzie Dolnego Śląska w Unii Europejskiej, bo to ponad 11 miliardów złotych dla całego województwa dolnośląskiego do wykorzystania tak naprawdę do końca obecnej dekady, ale duża część tych środków jest przypisana tylko i wyłącznie do byłego województwa wałbrzyskiego. I będą mogli z nich korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i organizacje pozarządowe i rzecz jasna samorządy. Prawie 3 miliardy złotych. Na co mogą wykorzystać to na przykład przedsiębiorcy? To są środki, które już też chciałbym dodać na samym początku, że pierwszy konkurs już jest, można powiedzieć, ogłoszony. Aby uzyskać na ten temat informacje, warto zgłosić się do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, która właśnie te konkursy rozpisuje dla przedsiębiorców w tym momencie. I tutaj my filię tej instytucji otworzyliśmy w Świdnicy, ale rzecz jasna można też zgłaszać się do siedziby czy to we Wrocławiu, a najprościej po prostu uzyskać informacje telefonicznie bądź na stronach internetowych Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. I tutaj zachęcam wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą z tych pieniędzy skorzystać, aby właśnie zainteresować się tymi środkami, bo są one przeznaczone tylko i wyłącznie dla przedsiębiorstw funkcjonujących czy mających zamiar zainwestować właśnie na terenie 5 powiatów byłego województwa wałbrzyskiego, a więc powiat wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, dzierżoniowski i ząbkowicki. To pieniądze, które są kierowane między innymi właśnie na transformację energetyczną szeroko rozumianą, na różne działania z nią związane, ale nie tylko. Na wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach, to jest wysoko punktowane, na po prostu rozwój często działalności, jeżeli się to dobrze uargumentuje i trafi w te kryteria, które są zaproponowane, czy w zasadzie są wymagane, to oczywiście można pozyskać naprawdę poważne środki. I serdecznie zachęcamy do tego, aby z tych pieniędzy korzystać i aby kontaktować się z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą. To ten pierwszy konkurs, który już rozpisaliśmy. Chcieliśmy właśnie jak najszybciej rozpisać konkurs dla przedsiębiorców, aby dolnośląski biznes mógł jak najszybciej z tych pieniędzy zacząć korzystać, bo czasy są niełatwe. Wszyscy o tym wiemy. Na horyzoncie widać takie
pierwsze symptomy też już w pewnych danych makroekonomicznych, że sytuacja będzie się poprawiała. Natomiast no to obserwowaliśmy, spotkaliśmy się na kongresie firm rodzinnych we Wrocławiu. Tam przedstawicielka Banku Polskiego no właśnie pokazywała te wykresy, że ten chyba najgorszy czas mamy za sobą już. Tak, wiele na to wskazuje. Być może tego jeszcze nie widzimy, czy to w naszych portfelach, czy w cenach na półkach sklepowych, chociaż w okresie letnim też ze względu na sezonowość niektórych produktów te ceny mogą być troszeczkę niższe, no ale też już nie zagłębiając się w tą dyskusję, widzimy, że jednak sytuacja prawdopodobnie będzie się poprawiała w Polsce czy w naszym regionie świata. Więc żeby teraz jeszcze przejść suchą stopą przez tą końcówkę trudnego okresu, my właśnie uruchomiliśmy te środki w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności będziemy kierowali i też już szykujemy do rozpisania konkursy dla samorządów na różnego rodzaju zadania infrastrukturalne i na poprawę jakości usług społecznych. No takie pieniądze do samorządów regionu Wałbrzyskiego już popłynęły. 10 milionów złotych w ramach programów odnowy Dolnośląskiej Wsi na melioracje wodne czy Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej. Tak, rokrocznie kierujemy środki na rozwój w dużej mierze tych mniejszych miejscowości, sołectw, na tereny gmin wiejskich, gdzie często jest problem z takimi właśnie mniejszymi inwestycjami. Mieszkańcy od lat oczekują na przykład budowy czy remontu drogi dojazdu rolnego, która często de facto jest też drogą do jakiegoś osiedla mieszkaniowego. Mieszkańcy oczekują poprawy takiej małej infrastruktury na obszarach wiejskich i my jako Urząd Marszałkowski kierujemy takie pieniądze właśnie rokrocznie do dolnośląskich samorządów. I też są te małe inwestycje, ale też nie możemy zapominać o tych strategicznych. Wspomniał pan marszałek o rozwoju kolei i to widać, uruchomione w ostatnich latach połączenie z Kłodzka do Ostrunia. Komunikacja zastępcza na razie, ale ten remont jest możliwy. Przystanek w Dzikowcu, no i teraz kierunek Jedlina. To są te najnowsze informacje. Bardzo dużo się dzieje. Ta, można powiedzieć, rewolucja kolejowa została zapoczątkowana w Bielawie, w mieście, w którym dzisiaj nagrywamy naszą rozmowę, ale od tego się zaczęło. Krótka linia kolejowa, końcówka linii kolejowej, która otworzyła kilkudziesięciotysięczne miasto z powrotem właśnie na transport kolejowy. I to był taki pierwszy, no już dobry sygnał tego, że te trendy związane z zamykaniem linii, likwidacją linii, one się zakończyły. My zupełnie zmieniliśmy podejście jako samorząd województwa właśnie do rozwoju kolei na Dolnym Śląsku i szerzej komunikacji publicznej. Cały czas trwają rozmowy z PKP na temat remontu linii kolejowej. My jesteśmy gotowi tu oczywiście też partycypować finansowo z różnych źródeł, jeśli chodzi o linię z Kłodzka do Stronia przez Lądek-Zdrój. Na razie ten remont jeszcze nie ruszył, ale tutaj już myślę, że jesteśmy na ostatniej prostej negocjacji z PKP. Chcemy już przyzwyczajać mieszkańców do tego, że te połączenia wrócą, dlatego uruchomiliśmy komunikację zastępczą. Jak obserwujemy w ostatnim czasie, ta komunikacja, nawet zastępcza, autobusowa, cieszy się bardzo dużą popularnością i zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów. To prawda, też to widzimy w statystykach. To jest takie dosyć nowatorskie rozwiązanie, że Koleje Dolnośląskie, przewoźnik właśnie kolejowy, organizuje na razie kilku, tylko i wyłącznie kilku odcinkach w województwie dolnośląskim komunikację autobusową. Ale robimy to po to, żeby zacząć przyzwyczajać mieszkańców do usług kolei dolnośląskich i to, że dzisiaj jeździ autobus, nie oznacza, że tak będzie zawsze. Oznacza to tylko, że szykowany jest remont linii kolejowej. I tak właśnie jest w tym przypadku. Można kupić bilet w systemie internetowym kolejowym, a jedzie się komunikacją zastępczą autobusową, ale docelowo oczywiście to nie jest takie rozwiązanie, które ma funkcjonować, bo ma zafunkcjonować połączenie kolejowe. To jest bardzo ważna linia, ale coś, co jest też w dużej mierze, co było przełomowe dla Świdnicy i dla wielu miejscowości, to było ubiegłoroczne otwarcie linii kolejowej 285 z Wrocławia przez Sobótkę, Marcinowice do Świdnicy. Ta linia się cieszy ogromną popularnością i mogę tylko powiedzieć, że niezwykle się cieszę, że właśnie teraz, już w najbliższych dniach, 24 czerwca, będziemy uruchamiali połączenia po dalszej trasie tej linii kolejowej, bo uruchamiamy połączenia ze tak naprawdę z Wrocławia przez Świdnicę, ale one będą się kończyły już nie w Świdnicy, a w Jedlinie-Zdrój, w zasadzie w Głuszycy, gdzie jest pętla.
A więc kolejny fragment kolejnej linii kolejowej na Dolnym Śląsku będzie odbudowany i uruchomiony. Pociągi kolei dolnośląskich już od 24 czerwca będą tam regularnie, na razie weekendy, kursowały, no ale docelowo oczywiście chcemy, żeby tam te połączenia były bardziej jakby zagęszczone, żeby było ich więcej. No tylko też jeszcze w tej chwili jesteśmy w trakcie zakupu kolejnych pociągów, bo tu ten dynamiczny rozwój linii kolejowych na Dolnym Śląsku, bo równolegle przecież w obszarze Karkonoszy linia do Świeradowa, Zdroju czy do Karpacza, dwa bardzo popularne odcinki też muszą być obsługiwane i po prostu czasami już brakuje pociągów i personelu, więc my teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania się do zakupu kolejnych pociągów, niektóre już zakupiliśmy, tylko czekamy na ich dostarczenie i będziemy tą siatkę połączeń zagęszczali. Ja tylko dodam jeszcze Państwu, że w ostatnim czasie został wznowiony bezpośredni pociąg kolei dolnośląskich do Berlina, a jeśli jesteśmy w Jedlinie Zdroju przy uzdrowisku, no to warto wspomnieć o Sokołowsku, które otrzymało tytuł najpiękniejszej dolnośląskiej wsi 2023 roku. Urząd Marszałkowski co roku organizuje konkurs na najpiękniejszą wieś Dolnego Śląska. Rok temu wygrało Międzygórze w powiecie kłodzkim. W komisji, która ocenia zgłoszenia, zasiadają przedstawiciele różnych instytucji i państwowych, i regionalnych, i Uniwersytetu Przyrodniczego. No, wielu różnych instytucji, które na koniec oceniają właśnie te zgłoszenia. I w tym roku Sokołowsko właśnie uzyskało tytuł najpiękniejszej wsi na Dolnym Śląsku. Ma walory, z pewnością ta miejscowość ma walory krajobrazowe, ale to nie jest jedyne, czy architektoniczne, ale to nie jest jedyny aspekt, który przez komisję był oceniany. Dlatego, że oceniane jest też zaangażowanie lokalnej społeczności w poprawę jakby funkcjonowania życia na miejscu poprzez aktywizację społeczną i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie działania, czyli z jednej strony aktywizacja społeczna i aktywna właśnie społeczność na miejscu, ale z drugiej też niewątpliwe walory krajobrazowe i architektoniczne spowodowały, że Sokołowsko zostało najwyżej ocenione. Z mojej perspektywy, jako też przedstawiciela zarządu województwa, istotne jest to, że w tej miejscowości funkcjonuje nasze uzdrowisko wojewódzkie, to o którym pan redaktor wspomniał, też podobnie jak i linie kolejowe i część obiektów przez lata niszczała, ale to się zmienia, bo od kilku lat bardzo mocno inwestujemy w uzdrowiska i w Sokołowsku między innymi za około 11 milionów złotych będzie wyremontowane sanatorium Górnik, które do tej pory niszczało, stało opustoszałe w tak pięknej miejscowości, gdzie często brakuje miejsc czy to noclegowych, czy uzdrowiskowych dla kuracjuszy. No, taki potężny obiekt stał pusty i niezagospodarowany. My wygospodarowaliśmy środki, będzie odremontowane, Sokołowsko będzie żyło i mogę powiedzieć, że to jest taki trend, który tylko będziemy kontynuować, bo uważamy, że tak należy. Odbudowujemy linie kolejowe, staramy się w miarę możliwości finansowych odbudowywać obiekty uzdrowiskowe w różnych miejscowościach i chcemy ten trend, tak jak powiedziałem, kontynuować. Subregion Wałbrzyski, kiedyś centrum górnicze, które zapewniało wiele miejsc pracy, dzisiaj przy transformacji energetycznej, no tej pracy trzeba szukać gdzieś indziej. To też rozwój przemysłu, trochę innego, trochę bardziej innowacyjnego. No i takim przykładem jest inwestycja Intela pod Wrocławiem. To prawda, to jest fantastyczna wiadomość sprzed kilku dni. Intel inwestuje nie tylko w kolejną fabrykę, bo tych fabryk jest dużo. Ja sam pochodzę z Wałbrzycha, spod Wałbrzycha i strefa ekonomiczna, która trochę przejęła tą rolę największego pracodawcy po zamknięciu poprzednich zakładów przemysłowych, kopalń Zagłębia Węglowego. Oczywiście praca tam cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. Też statystyki bezrobocia są bardzo niskie. Tak naprawdę, kiedy poszukujemy pracy, to ona jest dostępna dzisiaj. To przez lata nie było takie oczywiste. Dzisiaj tak jest. Natomiast oczywiście też cały czas dyskusje trwają na temat warunków pracy, czy one powinny, znaczy w jakim tempie one się powinny poprawiać, powinny się poprawiać jak najszybciej i staramy się też do tego motywować tych inwestorów, którzy podejmują kolejne decyzje o lokalizacji swoich inwestycji w tych miejscach. Każda kolejna fabryka, która powstaje, powoduje, że zwiększa się konkurencja pomiędzy zakładami o pracownika, więc też siłą rzeczy w sposób naturalny rosną wynagrodzenia. I bardzo dobrze. Natomiast inwestycja Intela to jest inwestycja, która
po pierwsze swoją skalą przytłacza wszystko to, co do tej pory miało miejsce nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w Polsce, bo to jest inwestycja za 20 miliardów złotych. I skala tej inwestycji jest olbrzymia, będą tam zatrudnione tysiące osób, też wysoko wykwalifikowanych inżynierów, specjalistów, którzy przyjadą, których jest bardzo wielu we Wrocławiu i generalnie na Dolnym Śląsku, ale też wielu przyjedzie z innych regionów Polski, więc dla nas to jest bardzo dobra informacja. Ale to, co jest niezwykle istotne, to fakt, że w ten sposób, poprzez tą inwestycję, Polska jako kraj wchodzi do gry na rynku półprzewodników. Półprzewodników, które dzisiaj tak naprawdę są w każdym urządzeniu, z którego korzystamy. Bo nie tylko w komputerach czy w smartfonach, ale w samochodach, w lodówkach, w mikrofalówkach, we wszystkim są półprzewodniki. I do tej pory, jak wiemy, do czasu pandemii COVID, one były produkowane głównie w Azji. W Azji, gdzie oczywiście kiedy zerwane zostały łańcuchy dostaw, no to później my mieliśmy u siebie problem z tym, żeby właśnie u nas to nie było aż tak widoczne, ale w wielu innych krajach było niestety bardzo odczuwalne, że faktycznie no czasami wręcz brakowało tej elektroniki użytkowej na półkach sklepowych, nie można było jej kupić. I wtedy podjęto decyzję o dywersyfikacji produkcji półprzewodników, które wiele osób robi takie porównanie, że o ile w XX wieku ropa była strategicznym surowcem, tak właśnie w XXI wieku tym strategicznym produktem, surowcem są półprzewodniki, że one przejęły rolę takiego najważniejszego środka w krwioobiegu gospodarczym świata. I my wchodzimy poprzez budowę tej fabryki do bardzo wąskiego grona krajów, w których te półprzewodniki będą produkowane. To z jednej strony jest potężna inwestycja gospodarcza, z drugiej strony pokazuje zaufanie ogromnego amerykańskiego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, no, te decyzje są konsultowane na najwyższym poziomie też władz politycznych, władz krajowych. Widać, że po prostu Stany Zjednoczone stawiają na Polskę również poprzez tą inwestycję, choć jest to inwestycja prywatna, ale jest ona częścią szerszego porozumienia. To ogromna szansa dla Polski i cieszę się, że ta inwestycja, w szczególności właśnie z faktu, że ona powstanie na Dolnym Śląsku pod Wrocławiem. Pewnie wiele osób będzie dojeżdżało z Wrocławia, ale też wiele osób będzie miało możliwość, zwłaszcza jak za chwilę wybudujemy pewnie drogę S8, bo są ogłoszone już pierwsze przetargi na pierwsze odcinki, będzie możliwość, żeby dojeżdżać szybko i bezpiecznie do między innymi właśnie fabryki Intela, ale pewnie do wielu innych, dla mieszkańców Kotliny Kłodzkiej i kilku innych regionów. O infrastrukturę, która prowadzi na południe Dolnego Śląska. Południe, które jest nastawione na turystykę. No i tutaj też ważne są inwestycje w rozwój tej infrastruktury turystycznej, by tych turystów przyciągać, by dojeżdżali dobrymi drogami i uatrakcyjniać ich pobyt tutaj, żeby on był jak na najwyższym poziomie. To się już dzieje, już zauważamy, natomiast jeszcze tych pieniędzy, jak podkreślają samorządowcy, potrzeba. To prawda. Ja też zawsze zwracam uwagę na jedną rzecz, bo turystyka jest niezwykle istotna i ona pewnie dla wielu gmin, w szczególności na południu województwa, jest, można powiedzieć, najistotniejszą częścią lokalnej gospodarki, tak to nazwijmy. Ale to też nie jest tak, że z turystyki mogą wyżyć całe regiony. Być może jest to możliwe w najbardziej obleganych kilku regionach w Europie. Pewnie są konkretne miejscowości w Polsce, które żyją tylko i wyłącznie z turystyki. No ale nie możemy się zamykać wyłącznie na tą branżę, bo po prostu ona nie przyniesie tak masowych profitów i tak masowych zysków całej populacji, która żyje na danym obszarze. Więc stawiamy na to bardzo mocno, bo to jest szansa. Natomiast nie możemy się wyłącznie zamykać na to, żeby zostać właśnie też jako region południe Dolnego Śląska no takim miejscem, gdzie można sobie przyjechać na urlop, a potem wrócić do swojego miasta i pójść do dobrze płatnej czy wysoko wyspecjalizowanej pracy. Więc tu też to jest dla mnie też osobiście bardzo istotne, bo sam jestem z południa województwa, żebyśmy inwestowali w tą turystykę. Dużo się w ostatnim czasie dzieje. To, że będą nowe drogi, to jest też ważne, bo będzie można szybciej sobie na ten urlop czy weekendowy wypad dojechać. Natomiast cały czas podkreślamy, że równolegle rozwój chociażby właśnie stref ekonomicznych. Tutaj Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna. Dokładnie. Duże znaczenie. Rozwój stref ekonomicznych, przyciąganie inwestorów to jest nie mniej istotne i
tylko zwracam uwagę na to, że trzeba o tym pamiętać i my staramy się, powiedzmy, no, dywersyfikować ten rozwój w różnych kierunkach. Jak zarząd województwa patrzy na strategiczną inwestycję, która wydaje się być coraz bliżej, budowa elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach, no i zabezpieczenie energetyczne dla ponad 750 tysięcy gospodarstw? Ja w swoim imieniu mogę powiedzieć, że jest to projekt, który, na który patrzę z wielką nadzieją. Mam nadzieję, że zostanie on zrealizowany sprawnie i jak najszybciej. Projekt, który no, od kilkudziesięciu lat już się o nim mówi, natomiast dzisiaj przy zmieniających się warunkach funkcjonowania dla systemu elektroenergetycznego no jest absolutnie kluczowy. Oczywiście powstanie takiego obiektu to zawsze są, wokół powstania takiego projektu zawsze narastają pewne no, wątpliwości najczęściej lokalnych społeczności. Natomiast z tego co ja się orientuję, bo to nie jest inwestycja samorządu województwa, ale obserwuję troszeczkę z zewnątrz, no też warunki, które są zaproponowane mieszkańcom czy lokalnym samorządom, no, pozwalają stwierdzić, przynajmniej tak jak mówię, ja to interpretuję, że to, ta inwestycja będzie się odbywała na uczciwych zasadach i na uczciwych warunkach. Mam wielką nadzieję i chcę jedynie podkreślić, że dla nas, jako dla Dolnego Śląska, to będzie też niezwykle ważna inwestycja, nie tylko właśnie w kontekście systemu elektroenergetycznego, bo to jest dla nas bardzo ważne, ale też powstanie obiekt, który dla takiej gminy jak Bystrzyca Kłodzka, bo to na terenie Bystrzycy Kłodzkiej, no, przyniesie niezwykłe zyski dla całej lokalnej społeczności. Ale to jest jakby marginalna kwestia, jakie zyski będzie miała jedna konkretna gmina. Najistotniejsze jest to, że cały system elektroenergetyczny naszego regionu będzie mógł się opierać na funkcjonowaniu właśnie tego obiektu i w kontekście zmieniających się właśnie trendów na rynkach energii jest to inwestycja, która jest po prostu kluczowa i niezbędna. Jedna z ważniejszych inwestycji już samorządu dolnośląskiego, budowa szpitala onkologicznego we Wrocławiu, to ważna inwestycja. Ważna inwestycja i tak naprawdę dużo mówimy o liniach kolejowych, dużo mówimy o drogach wojewódzkich, dużo, być może ja o tym mówię, bo ja się tym też zajmuję, natomiast z perspektywy czasu podejrzewam, że właśnie tą inwestycję, ten szpital onkologiczny, który będzie budowany na obrzeżach Wrocławia, będziemy wspominali jako najistotniejszą, dlatego że to będzie jeden z największych i na pewno najnowocześniejszy szpital onkologiczny w Polsce. Zresztą nie tylko onkologiczny, tam będą różne specjalizacje, różne, będzie można leczyć choroby z różnych no, dziedzin, dlatego że w tym szpitalu będą funkcjonowały dzisiaj do niedawna trzy osobne jednostki, czyli trzy szpitale, które połączyliśmy w jeden duży ośrodek i leczenia, ale też ośrodek badawczo-naukowy. One będą funkcjonowały w obiekcie, który będzie najnowocześniejszy w Polsce. Ta inwestycja będzie warta ponad miliard złotych. Kilka tygodni temu już ostatecznie podpisaliśmy umowę. Udało się rozstrzygnąć przetarg, wyłonić firmę. Był obecny pan premier Mateusz Morawiecki na podpisaniu umowy na budowę tego szpitala. I no, jeżeli tylko, nie daj Bóg, ktoś z nas, z naszych bliskich będzie miał jakieś problemy właśnie ze zdrowiem w tych dziedzinach, które będą obsługiwane przez ten szpital, to z całą pewnością pomoc, którą tam będzie można uzyskać, będzie najlepszą pomocą w kraju. No i o to chodzi, by najważniejsze było dobro mieszkańców Dolnego Śląska. Jak to mówią, Dolny Śląsk jest nie do opowiedzenia, dlatego musimy zakończyć naszą rozmowę, kończy się nasz czas antenowy. Państwa oczywiście zapraszamy na Dolny Śląsk, zapraszamy do odwiedzania regionu, subregionu wałbrzyskiego. No i wszystkich przedsiębiorców zachęcamy do korzystania z tego, co oferuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, nie tylko oczywiście przedsiębiorców. Ja przypomnę, naszym gościem był Grzegorz Macko, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, to była rozmowa na temat. Do zobaczenia.